kończymy remont. Mały remont, taki w cudzysłowie mówimy, siedzimy przy ulicy Solidarności, która kilkadziesiąt lat była nieremontowana. Także to przyjście na nową premierę, która zabrzmi już w marcu, a będzie to Castor i Pollux Ramo w reżyserii Dedy Krystyny Kolonny i scenografii Francesco Vitali, to myślę, że będzie piękne otwarcie tego nowego sezonu, a tutaj w basenie artystycznym wielka gala, którą otworzymy ten rok 60-lecia, a zaraz potem premiera kwartetu Ronalda Harwooda, który niestety właśnie w tym covidowym czasie zmarł w Wielkiej Brytanii. Będąc w pracy od rana do nocy i realizując te wielkie produkcje również z telewizją, że nawet mi się przeterminował paszport, czego nie zauważyłam, ponieważ nigdzie nie można wyjeżdżać. Ostatnie moje podróże to były Włochy i konkurs wokalny w Ravello, gdzie wzięłam udział w pracach jury, czy wielki konkurs Virtuoso Vivo Plus na Węgrzech. Może się uda zrealizować część planów zagranicznych Warszawskiej Opery Kameralnej. Te musieliśmy odłożyć w czasie, takie były. Ale mam nadzieję, że pewnego dnia one też dojdą do skutku.